Rozpoczynamy drugą połowę. Liverpool przy piłce. Komfortowa sytuacja przy tym prowadzeniu, ale muszą uważać. Kevin De Bruyne. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Spokojnie, Alisson w tej sytuacji. Joe Gomez. Virgil van Dijk. Andy Robertson. Gomez. Podanie do Gomeza. McAllister. Van Dijk. Piłkę dostaje Dominik Szoboszlai. Doskok do rywala i po akcji. Foden zbliża się z piłką do pola karnego. Joe Gomez. McAllister. Virgil van Dijk. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Virgil van Dijk. Mbappé. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest, proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedobrzeć. Van Dijk. Robertson przy piłce. Joe Gomez. Virgil van Dijk. Andy Robertson. Dominik Szoboszlai. Na pewno Państwo też słyszą te coraz wyraźniejsze dowody dezaprobaty ze strony sympatyków na trybunach. To reakcja na mizerną grę swojego zespołu, który nie oferuje nam nic ciekawego. Powolutku. Ja do Ciebie, Ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. Joe Gomez. Tymczasem przypomnijmy może kibicom, że wkrótce czeka nas bardzo ciekawe spotkanie angielskiej Premier League. Manchester City zmierzy się z Arsenalem. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków, taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Son ma teraz miejsce na skrzydle. Pole karne do Mbappé. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale Son ma wyczucie czasu i przestrzeni. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Znakomite wykończenie akcji. Tutaj nie można się było zawahać choćby na ułamek sekundy, bo zamiast pięknej bomby z woleja mielibyśmy zwiotczałego balonu. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Właśnie rozległ się gwizdek kończący to spotkanie. Możemy więc oficjalnie potwierdzić, Liverpool awansuje do kolejnej rundy zmagań. Awans po niezwykle udanym spotkaniu. Bez dwóch zdań zespół okazał się dzisiaj lepszy i zasłużył na to zwycięstwo. Jeśli ktoś ma wątpliwości, wystarczy... Piłkarze Liverpoolu w szampańskich nastrojach rozpoczynają drugą połowę. Nie powinni się rozluźniać, chociaż na pewno pojawią się myśli, że zdecydowanie dominują nad rywalem. Uwaga, będzie okazja! Tak, ale się popisał Mbappé. No i proszę, takim zawodnikom nie wolno zostawiać za wiele miejsca. Ależ bramka na powtórce. Widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Sambi Lokonga. Przyjmuje Poulsen. Aktürkoglu. Podanie do Poulsena. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki.
przy okazji powiedzmy też kibicom, jakie ciekawe spotkanie czeka nas na szczeblu Premier League. Liverpool zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. A trudno o lepszą rekomendację, prawda? Kylian Mbappé. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Popatrzmy raz jeszcze ponownie. Umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. Piłkę przechwytują rywale. McAllister. Okazja! Nie zepsuć tego! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Luis Diaz przy piłce. Ależ doskonała sytuacja! Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! Ewidentnie rozwiązał się worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Powiększają przewagę. 5-0. Teraz Sambi do Konga. Podanie do Lautaro Martineza. Kibice chcą strzału. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Z pewnością czeka nas mnóstwo piłkarskich emocji. Myślę, że dziś czeka nas znakomity mecz. Oba zespoły mają sobie coś do wyjaśnienia. Jest za linią obrony. Uwaga! Akcja wciąż trwa. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Na tablicy wyników 5-1. Kylian Mbappé. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść. Czujne teraz sędziowanie, no i bardzo dobrze. Przerwana gra, bo są jakieś kłopoty ze zdrowiem. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Kontuzjowany zawodnik już poza boiskiem. Sędzia wznawia grę rzutem sędziowskim. McAllister traci piłkę po tym doskoku. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Andy Robertson. Jest gwizdek końcowy. Zwycięstwo Liverpoolu na własnym stadionie. Drużyna gospodarzy jest niezrównana na własnym stadionie i dzisiaj pokazała dlaczego.